Mickie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Zima w Regionach. My jesteśmy w Puławach na Podkarpaciu. Za nami stok Kiczera. Piękne miejsce, które kiedyś się tętniło życiem. O tym będziemy opowiadać Państwu jeszcze w tym programu. Dziś znowu tętni życiem, właśnie. Choć w zupełnie inny sposób, bo to głównie turyści, którzy wybierają właśnie to miejsce, nie tylko podczas zimowego wypoczynku. O tym będziemy opowiadać właśnie w tym programie. Ale narty także, bo my właśnie zatrzymaliśmy tutaj grupę, która zjeżdża. Tu nam się młoda narciarka wyrywa cały czas. Ponieważ to jest doskonały stok dla dzieci. Z Warszawy, tutaj w Puławy. No i jak się jeździ? Bardzo fajnie, super. Pierwszy raz w tym roku, więc... Obserwowaliśmy ten zjazd. Jak się zjeżdża? Halo? Dobrze. Ty już umiesz jeździć na nartach? Tak. Pięknie, żółwik. O. Ale nie tylko z Warszawy, także z najbliższych okolic. Pan przyjechał z Sanoka. To prawda, że to jest najlepszy stok do nauki jazdy właśnie dla dzieci? Jak najbardziej tak. Ja sam jeżdżę tutaj co sezon. W tym roku wyszło tak, że dzieciaki już są w takim wieku, że muszą się też nauczyć jeździć, tak? Więc idealne miejsce do tego, żeby stawiały swoje pierwsze kroki, a czy pierwsze szusy. A gdzie narty? Narty powbijane tam obok, także zaraz będziemy trenować chodzenie pod góreczkę, tak żeby troszeczkę się rozgrzali. No i może jeszcze dzisiaj zaliczymy jakiś jeden zjazd. No, dzisiaj, tak jak Państwo widzą, warunki bardzo dobre w Puławach. Mamusia tam jest, tak? Pozdrawiamy mamusię. No, a my jesteśmy dzisiaj w Puławach. Program Zima w Regionach właśnie stąd, z Podkarpacia. To program Zima w Regionach. Widzą Państwo, jakie tutaj doskonałe warunki narciarskie panują, bo jesteśmy od wczoraj, jesteśmy w Puławach i staramy się pokazać Państwu, jak wiele ciekawych rzeczy w ciągu ostatnich lat tutaj udało się zrobić. Razem z nami, myślę, że mogę powiedzieć, gospodarze, pan Bogusław Szweda, Przełomy Wisłoka.pl, pan Daniel Bruzda, w zasadzie szef tutaj i gospodarz tego stoku. Jest z nami także pani Katarzyna Pado, pani Uniwersytet tak. Rzeszowskich. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od miejsca, bo miejsce niesamowite. Ja wiem, Panie Danielu, że jest takie powiedzenie, że tu podobno sam Bóg, kiedy tworzył świat, zatrzymał się w Puławach. Kiedyś turysta, idąc sobie z Cieszyna w Bieszczady, wstąpił do nas i mówi: proszę Pana, tutaj jest wyjątkowe miejsce i pewnie jak Bóg stwarzał ziemię, to po prostu zatrzymał się tu w Puławach i zrobił wyjątkowe to miejsce. I uważamy, że właśnie tak jest. A teraz jest wyjątkowe, bo wy staracie się ożywić i w zasadzie udało się, tak, to tutaj zrobić. Czyli dzięki waszej pasji tak naprawdę udało się znów ściągnąć w to miejsce ludzi. No ja myślałem, że powiem to przy innej okazji, ale piękne miejsca muszą służyć dobrym celom. To jest tak krótkie i tak proste. Dlatego ten ośrodek narciarski, który tu się znajduje, jeszcze raz przypomnę, że on znajduje się u wylotu Beskidu Niskiego do Dołów Jasielsko-Sanockich w odcinku rzeki Wisłok, które nazywamy Przełomami Wisłoka. I są wyjątkowo piękne, wyjątkowo dlatego jak ktoś piękne. Nie potrafi jeździć na nartach, może przyjechać po to, żeby podziwiać piękne może widoki. Może przyjechać spacerować, bo wycieczki piesze czy też rowerowe, ale generalnie Przełomy Wisłoka łączą Puławy Górne, Wisłoczek, Rudawkę, Pastwiska, miejscowość Mymoń z pierwszą większą miejscowością Besko.
Wisłok wpływa do Beska słynnym jarem Wisłoka, to jest ten właściwy przełom. Myślę, że to trzeba przyjechać zobaczyć samemu, o czym pan opowiada, ale powiedzmy o tym, co w takim razie już w tej chwili jest tutaj przygotowane dla tych ludzi, którzy postanowią przyjechać do was, nie tylko stok. No przede wszystkim stok narciarski to jest podstawa, to jest baza ekonomiczna do tego, żeby tworzyć tutaj nowe rodzaje działalności, tworzyć swego rodzaju zagłębie turystyczne. My postanowiliśmy tworzyć je w ten sposób, że ono ma służyć wszystkim ludziom, nie tylko tak zwanym importowanym turystom z daleka, ale wszystkim tej miejscowej społeczności, rozumiane jako ta lokalna, bliska społeczność, ale też ta dalsza, powiedzmy, wojewódzka. I tutaj we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim staramy się propagować kulturę fizyczną, albo mówiąc wprost, wychowanie fizyczne, od najmłodszego do również dla ludzi dorosłych. My przed chwilą rozmawialiśmy z turystami, mówią, że przyjeżdżają tu zwłaszcza dlatego, że to są dobre stoki dla dzieci i stąd wolontariusze właśnie z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pomagają nauczyć te dzieci jazdy na nartach. Tak, dokładnie. Już od kilku lat współpracujemy jako Wydział Wychowania Fizycznego, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Akademicki Związek Sportowy wraz tutaj z ośrodkiem Kiczeraski. Nie tylko zimą, ale również i latem nasi studenci, wolontariusze mogą szlifować swoją pracę w przyszłej, jako przyszli nauczyciele wychowania fizycznego. A korzyść obopólna, ponieważ dzieciaki też z tego korzystają. W jakim wieku dzieci mogą korzystać z takiej atrakcji? Od podstawówki do liceum przeplatają się różne grupy z Rzeszowa, z okolic, tutaj całego Podkarpacia tak naprawdę. Już od 5 lat tak naprawdę współpracujemy ze sobą i mamy nadzieję, że jeszcze przez kilka kolejnych będziemy działać razem. Pani Kasia powiedziała, że także latem, no właśnie, bo także latem tutaj warto przyjechać. Warto przyjechać latem. Oferujemy cały wachlarz produktów turystycznych, więc klasyk. Jak to brzydko pan mówi, tu po prostu cały wachlarz atrakcji. Już myślicie o kolejnych, bo słyszałam, że nawet żagle są w planach. Tak, ale to klasyka, czyli narty, rowery, konie, wycieczki piesze. W planach jest przystań uniwersytecka na Zalewie, bo mam taką małą solinę w Sieniawie. Na tej przystani będziemy chcieli taki program wdrożyć Mały Żeglarz, czyli to samo co narty dzieciom, czyli żeby mogła tu przyjechać grupa szkolna bez żadnego przygotowania, z dobrymi chęciami, odpowiednio ubrana, żeby oni mogli od podstaw... I konie jeszcze tu są. Konie to jest przede wszystkim wielka hodowla gospodarstwa wodrzechowej, Państwowy Instytut Badawczy. Mają tutaj dużą stadlinę, dużą populację koni huculskich. Koniki huculskie są znakomite do tego pierwszego kontaktu z koniem. Takie próby już robiliśmy w Rudawce Rymanowskiej. Jest cały zestaw szlaków końskich. Także klasyka wypoczynku, rekreacji, zdrowego stylu życia to Puławy i rejon przełomu Wisłoka. A co chciałem powiedzieć, mamy warunki. Nie tylko ambicje, warunki, ale mamy też ambicje, żeby stać się taką stolicą Polski w zakresie turystyki kwalifikowanej. To naprawdę jest możliwe, tylko będzie wymagało kilku lat ciężkiej pracy. Ale powiedzmy, że z tych atrakcji korzystają także okoliczni mieszkańcy, którzy tutaj na przykład tworzą gospodarstwa agroturystyczne, czyli bazę noclegową. I o to chodziło, prawda, pani Daniel? Tak, otóż to, o to chodziło, dlatego postanowiliśmy tutaj wybudować coś na zimę, bo turysta do nas zaglądał najczęściej latem, prawda, a zima to po prostu zamierało. I nasi turyści sami nas dopingowali i mówili, słuchajcie, macie jakieś tam górki, spróbujcie coś zrobić dla nas na zimę. Nie? I się udało. I to się udało i muszę powiedzieć, że w tej chwili zima jest dla nas jeszcze, jakby powiedzieć, większą atrakcją jak lato. Ale w tym momencie bardzo, bardzo mocno pracujemy nad tymi wszystkimi atrakcjami. I trzeba tu przyjechać, żeby się o tym przekonać. Trzeba przyjechać, żeby także zobaczyć, jakie piękne tutaj są widoki, drodzy Państwo, bo dziś program Zima w regionach, stąd z Puław na Podkarpaciu. A my, proszę Państwa, jesteśmy cały czas w Puławach. Program Zima w regionach to program, w którym chcemy Państwu pokazać, jak tu jest pięknie. Teraz razem z nami, no można powiedzieć, że animatorzy kultury szeroko pojętej, prawda? Bo nie tylko turystów ściągają tutaj te atrakcje zimowe, ale także to, co mogą robić tutaj na przykład urząd rękodzieła.
Ewelina Matusiak-Wyderka, reprezentuje Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Nasza szkoła prowadzi 2-letni kurs rękodzieła artystycznego, gdzie słuchaczami są ludzie z całej Polski. Nawet z Gdańska, a czasami nawet i z zagranicy, bo tak też się zdarza, że dojeżdżają Polacy, którzy mieszkają za granicą. Przez 2 lata uczą się czego na przykład? Przez 2 lata uczą się haftu, koronki, tkactwa, rzeźby, wikliny i różnych takich technik warsztatowych, na przykład uczą się tego, jak robić łomkowską krywulkę. A tutaj nieopodal w Rudawce, no wspaniałe plany, już pierwsza impreza się udała, Basscamp, taka nazwa. Tak. Wojciech Kolasa, Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce. Basscamp to jest impreza może niekoniecznie kojarząca się z tym miejscem, bo to jest impreza sięgająca muzycznie do korzeni i reggae, nie? Reggae w tym miejscu? No reggae w tym miejscu. Pasuje. Ciężkie brzmienia. Nie, gdybyście Państwo byli, pierwsza edycja była w ubiegłym roku, nie? Ta muzyka fantastycznie wkomponowuje się w te okolice. Ekipa, no to są ludzie, którzy przyjeżdżają wręcz z całej Europy, nie? Bo kilkudziesięciu DJ-ów i producentów, którzy tę muzykę produkują, i kilkaset osób z całej Polski, nie tylko z Polski, bo nawet mieliśmy w tym roku gości ze Skandynawii, nie? Którzy przyjeżdżają i fantastycznie się bawią, nie? Bardzo pokojowo nastawiona publiczność, bez żadnych bujek, awantur i tak dalej. 3 dni muzyki, troszkę może ciężkiej, nie? Bo to są głównie takie basowe brzmienia, nie? Ale jakbyście, znaczy ta scena, bo są 2 sceny, nie? Jedna jest regowa, taka lżejsza, fantastycznie jakby huśta całą Rudawką, nie? I to jest pewnie trzeba to, lipca, trzeba to zobaczyć. Na pewno przyjedziemy, żeby posłuchać. Pani Aneto, ale powiedzmy jeszcze o tym, co tutaj nieopodal w Besku, tak? W innym. Jeżeli na przykład nie kultury. Kursy 2-letnie, to można nauczyć się w ciągu ilu? 3 dni. Można nauczyć się nawet w ciągu 3 dni. Wychodzimy z ofertą do klientów, stąd, ale również do klientów, którzy przyjeżdżają do nas właśnie w te tereny. Są to krótkie kursy, są to kursy 3-4-5-dniowe. Jest to bardzo też szeroka i bogata oferta, jest to wiklina, jest to ceramika. Prowadzimy też zajęcia dla dzieci, zajęcia plastyczne połączone z animacją ruchową. Czyli to też taka propozycja na niepogodę na przykład, tak? Tak, tak. Ośrodek Kultury prowadzi swoje zajęcia popołudniami, wieczorami. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przy okazji zimowego wyjazdu na przykład. Zapraszamy gorąco, zapraszamy oczywiście do Puław, gdzie dziś jesteśmy. Program Zima w Regionach właśnie stąd. My, drodzy Państwo, widzimy się już niebawem, przed godziną 12, a więc mówimy do zobaczenia i pozdrawiamy. Do zobaczenia. Na program zaprasza Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka.